Cześć, nazywam się Konrad Kądziela i zapraszam na pierwszy odcinek naszego wideobloga, w którym pokażę Wam nieruchomość przy ulicy Botanicznej w Radomiu. 100 kilka metrów powierzchni mieszkalnej razem z garażem. Dodatkowa powierzchnia, mamy nieduży, ale funkcjonalny ogródek, 360 metrów mniej więcej. I zapraszam do środka, zobaczymy, jak wygląda wnętrze. Zapraszam, wygląda to tak. Tędy przejdziemy przez ogródek. Zobaczcie, jak to wygląda. Mimo że mamy zwartą zabudowę w budynkach, to jest przestrzeń i jest dużo prywatności dzięki temu tym wszystkim zaroślom zielonym, które nas odgradzają od sąsiadów. Spokojnie możemy sobie tutaj zrobić grilla czy spotkać się ze znajomymi. Mamy stworzony taras, gdzie możemy spokojnie sobie usiąść i napić się kawy rano czy porozmawiać ze znajomymi wieczorem. Przejdźmy dalej, to pokażemy drewutnie. Tam jest miejsce na drewno, nie wiem czy je widać, ale jest to miejsce, gdzie można przechować drewno i wrzucić sobie do kominka, chociaż dzisiaj palić nie trzeba, dlatego że mamy gaz, którym palimy bez żadnych dymów i bez żadnych zabrudzeń, więc ewentualnie dla klimatu można sobie to drewno do kominka wrzucić. I zapraszam Was dalej do środka, zobaczymy sobie, jak to wygląda. Mamy na dole salon, kuchnia, jadalnia, na górze trzy sypialnie razem z łazienką. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Zapraszam. Kotłownia z piecem dwufunkcyjnym Weilanta. I jesteśmy w środku. Salon połączony z jadalnią i z kuchnią. Najpierw sobie zobaczymy salon. Jest doświetlony z oknem dziennym z tej strony. Tutaj mamy duże okno. Mamy duże okno, gdzieś się zgubiłem. Jestem. Mamy duże okno balkonowe z wyjściem na taras. Wszystkie okna i okno balkonowe jest zamykane na klucz, także mamy pełną swobodę, że nikt nam nie wejdzie i niczego nie ukradnie. Tutaj mamy w centralnym punkcie kominek. Kominek funkcjonuje, ma wywiew na górze, nie ma płaszcza wodnego, ale myślę, że w dzisiejszych czasach jest to niepotrzebne. Grzejemy tylko dla klimatu tak naprawdę, bo tak jak mówię, jest piec dwufunkcyjny gazowy, więc nie ma żadnego problemu z tym. Zapraszam do kuchni, zobaczymy sobie, jak to wygląda. Mamy doświetlenie z dwóch stron. Z tej strony mamy dwa okna, kuchnia jest duża, połączona z jadalnią tam z tyłu, także mamy część dzienną w pełni funkcjonalną, oddzieloną od części sypialnianej. I zobaczmy jeszcze tak rzut oka na tą jadalnię. Jest w tym miejscu usytuowana od razu przy drzwiach balkonowych czy tarasowych do wyjścia na taras. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że tak, że mamy tutaj ten ogródek, z którego przyszliśmy. I zobaczmy sobie, jak wygląda góra. Jeszcze przygląda łazienka. Jest to toaleta gościnna. I pójdziemy na górę. Zapraszam. Na górze mamy trzy sypialnie. Każda oddzielna, dwie sypialnie z balkonem. Zaczniemy od sypialni średniej wielkości, która jest połączona balkonem z sypialnią największą. Zapraszam, tak to wygląda. Mamy w ogóle wszędzie kontakty. Nie wiem, czy to widać, ale kontakty są wszędzie. Tu, 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 akurat są za tobą, ale są. Ale naprawdę są. I tutaj mamy duży balkon, który się łączy z sypialnią obok. Widok na ogródek, z którego przyszliśmy. Zapraszam do kolejnej sypialni, która jest największym pomieszczeniem na całym piętrze. Tutaj mamy, nie wiem czy to widać, wywiew z kominka. Ciepłe powietrze może tutaj napływać, jak napalimy w kominku. Wszędzie oczywiście kontakty. Elektryka jest zrobiona cała nowa, także można się spokojnie wprowadzać. Tutaj mamy znowu widok na ogródek razem z tym balkonem, który się łączy z sypialnią obok. I zapraszam do najmniejszego pomieszczenia, które jest z oknem dachowym. Wygląda to w taki sposób. Mamy okno dachowe, oczywiście wszędzie dalej kontakty. I to jest najmniejsze pomieszczenie na tym piętrze, czyli łącznie mamy trzy sypialnie, dwie sypialnie z balkonem, którym możemy przejść z jednej sypialni do drugiej. I tutaj mamy oddzielnie małą sypialenkę. Jeszcze wejdziemy do łazienki, która jest tam z tyłu. Zapraszam, zobaczymy, jak to wygląda. Mamy pełnowymiarową wannę razem z
razem z kabiną prysznicową, więc tak to wygląda. Tam mamy miejsce, nie wiem czy to widać, miejsce na suszarnię. Jakoś trzymać? Jak mam trzymać, tak? O, możesz tak trzymać. Tak? No. Nagrywasz już? Tak. Dobra, to działamy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek naszego wideobloga. Jeżeli dotąd dotrwaliście, to bardzo Wam dziękuję. Wiem, że było dużo rzeczy do poprawy, że ten odcinek nie był idealny, ale dopiero zaczynamy, więc każdym kolejnym filmem będziemy coraz lepsi, bo zamierzamy działać dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani dalszymi odcinkami, to Was zapraszam serdecznie i widzimy się za tydzień. Cześć!